Większość z Was zna już znak równa się. Mieliście już do czynienia z arytmetyką. 1 plus 1 równa się 2. Jednak niektórzy mogą uważać, że ten znak równa się oznacza podaj odpowiedź. Czyli 1 plus 1 to jest nasze zadanie, problem, równa się to podaj odpowiedź, czyli 2. Ale to nie jest dokładnie to, co oznacza nasz znak równa się. Równa się to jest znak porównania. Mówi nam, że to, co jest po lewej stronie, czyli 1 plus 1, jest takie samo, jak to po prawej stronie, czyli 2. Czyli 1 plus 1 napisane po lewej stronie znaku równa się, czyli to jest to samo, co 2 napisane po prawej stronie. To samo może znaczyć 2 równa się 1 plus 1. Również prawdą jest, że 2 równa się 2. To prawda. Tak samo 1 plus 1 równa się 1 plus 1. Również, jeżeli napiszę 1 plus 1 odjąć 1, to jest to samo, co 3 odjąć 2. Nadal mamy po lewej stronie i po prawej takie same wartości. Tutaj mamy 1 plus 1 to jest 2 odjąć 1, 1. 3 odjąć 2 to jest 1. Czyli po lewej i po prawej stronie ponownie mamy takie same wartości. Teraz pokażę Wam inny sposób porównywania liczb. Znak równa się jest przydatny, gdy mamy takie same wielkości po lewej i po prawej stronie. A co jeśli jednak są inne? Co możemy wtedy zrobić? Załóżmy, że mamy cyfrę 3 i cyfrę 1. Chcemy je porównać. Oczywiste jest, że to nie jest to samo. Mogę zatem napisać, że to nie jest równe, czyli przekreślić znak równa się. I to będzie prawda. Ale jeżeli chcę wiedzieć i zaznaczyć, która z liczb jest większa, potrzebuję innego symbolu. Ten mi nie mówi, która jest większa, mówi tylko, że są różne. W tym wypadku zapisujemy taki znak. Czyli 3, czytamy, że 3 jest większe od 1. 3 jest większą wartością. Jeżeli boisz się, że nie zapamiętasz, jak ten znak wygląda, to zwróć uwagę, że tam, gdzie mamy większą wartość, znak jest szerszy, większy. Tam, gdzie jest mniejsza, jest mały. Taki punkcik. Możesz również zapamiętać, że to jest paszcza dinozaura. Na przykład w ten sposób wyobrazić sobie ten znak i ten nasz dinozaur zjada większą liczbę. Czytamy, że 3 jest większe od 1. Napiszmy. Większe od, większe niż. Jeżeli napiszę 1 plus 1 plus 1 jako trójkę, to to również jest większe od 1. A jeśli chcę zapisać porównanie liczb, na przykład 5 i dajmy na to 19, to w takim razie ten znak tutaj nam się nie przyda, bo 5 nie jest większy od 19, to nieprawda. Moglibyśmy znowu napisać znak nierówna się. Ale wiemy, że 5 jest mniejsze niż 19. Pewnie się domyślasz, że ten znak, który tutaj napisaliśmy, trzeba odwrócić. Napiszemy go odwrotnie, czyli w tę stronę. Wtedy czytamy, że 5 jest mniejsze niż 19, albo mniejsze od 19. Zapraszam również do wykonania ćwiczeń z tego działu.